spotykamy się z ojcem Tomaszem Koperkiem, który jest powołaniowcem w naszym zgromadzeniu, jest też odpowiedzialny za młodzież, za działalność wśród młodzieży, za apostolat. Ojcze Tomaszu, mam takie jedno pytanie. Co takiego jest unikatowego w mini Emausie? Jakie wartości młodzież może spotkać tylko i wyłącznie tutaj, a nie gdzieś gdzie indziej? Myślę, że przede wszystkim mini Emaus, to nasze coroczne spotkanie, pomaga nam zdobyć taki argument, że nie jesteśmy sami. Że obecność młodego człowieka w kościele, młodego człowieka przy ołtarzu, w konkretnych grupach parafialnych, to nie jest coś unikatowego. Że po prostu w różnych miejscach w naszych parafiach jesteśmy, są młodzi. Oni służą i to też motywuje, no bo wiadomo, jak są rozgrywki grupowe, to potrzebne są zespoły. Chęć zdobycia pierwszego miejsca, czy znalezienia się gdzieś na podium wymaga zaangażowania, wymaga pewnych treningów i to się przekłada też na całoroczną pracę, żeby ten zespół, drużynę jakąś zebrać, żeby na tym mini Emaus, na tym spotkaniu naszym jakoś się pokazać. Tego się nie da zrobić w przeciągu jednego dnia. Bo to też widać, czy wspólnota żyje ze sobą, czy współdziała przez cały rok, czy to jest zlepek ludzi przypadkowo złapanych gdzieś tam na parkingu, aby przyjechali, bo trzeba się pokazać. Dobrze, ojcze Tomaszu, dziękuję za kilka słów do naszych widzów, do naszych słuchaczy. Cóż, mini Emaus dobrze się ma. Coraz więcej radości, coraz więcej entuzjazmu, oby było tak dalej. Tak, trwamy w niedzieli. Dzisiaj niedziela i to już jest przedostatni dzień. Jeden chyba z takich najważniejszych, najistotniejszych na mini Emaus, bo dzisiaj będą finały w piłkę nożną. Dzisiaj także będzie miał miejsce mecz Młodzi kontra Zmartwychwstańcy. Mecz, który zawsze wiązał się z emocjami, z przeżyciami, który zawsze też pokazywał porażkę księży czy braci zakonnych, że jednak kondycyjnie jesteśmy słabsi, bo mało kiedy się zdarzało, żebyśmy wygrali ten mecz. No i wieczorem właśnie wprowadzenie ceremoniarzy, ustanowienie nowych ceremoniarzy dla trzech parafii, a jutro już ostatni dzień, uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ojca prowincjała, no i rozdanie trofeów.